Hejka wszystkim, witajcie w nowym filmiku na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z makijażem. Moi drodzy, prosiliście mnie o tutorial makijażowy, głównie na TikToku. Często robię jakieś, często eksperymentuję, robię coś innego. Często prosicie mnie o tutoriale, dlatego dzisiaj przychodzę do Was z takim gadanym makijażem. Taki clear makeup, taki that girl makeup. Chciałam Wam powiedzieć, że wszystkie możemy być that girl, wszystkie jesteśmy w sumie, tylko żeby zrobić taki makijaż jak that girl, żeby mieć typ życia jak te dziewczyny, które i tak nie wyglądają tak na co dzień, więc nie dajcie się oszukać, bo niczyje życie tak nie wygląda, że codziennie jest rano matcha albo kawka, siłownia, bieganko i wszystko idealnie, idealne dodatki, nauka i w ogóle każdy dzień nie ma czegoś takiego, ale są to pewne dni, które można sobie zrobić, takie bardziej produktywne. Ja też się ostatnio staram takie dni robić, staram się być raz na miesiąc that girl, ale dzisiaj przychodzę do Was z takim makijażem, w którym możecie się tak poczuć, takimi mega tajnymi kosmetykami, na które każdy myśli, może sobie pozwolić, nie będzie tu żadnego Diora, żadnego nic Sephory, nic takiego droższego, będą to takie kosmetyki drogeryjne. Zrobiłam też delikatne piegi, także wszystko jest tak dostępnie w zasięgu Waszej ręki. Możecie iść sobie do Rossmana czy coś i to kupić i zrobić taki clear double makeup. To wszystko. Zapraszam do oglądania. Dobra, więc każdy makijaż, a w szczególności taki super wyglądający na czysty makijaż, musimy przygotować odpowiednio twarz, musimy zrobić dobrą pielęgnację. No bo makijaż nie będzie dobrze wyglądał, nawet jak będzie super zrobiony, super kosmetykami, jeśli będziecie mieli jakieś tam suche skórki, jakieś, wiecie, no po prostu rano po całym dniu trzeba zmyć, także tutaj myję twarz, to jakiś tonik, to nie jest konieczne. I akurat ostatnio mam suchą buźkę, więc nawilżam ją dokładnie. Ten kremik mi fajnie nawilża, CeraVe, nie wiem. On ma SPF 25, no ale to jest jednak za mało, więc musiałam jeszcze nałożyć na niego SPF 50, mój ukochany, ten aloesowy Solika. Generalnie najczęściej nakładam tylko jego, jakby tylko ten krem z filtrem, bo on też fajnie sobie nawilża, ale no dzisiaj, tak jak mówię, wyjątkowo moja buźka była wysuszona, także no zrobiłam sobie poprzedniego dnia peeling, więc już tych suchych skórek je pozbyłam, ale nadal trzeba ją nawilżać. Pomimo tego, że mam cerę tłustą, to ostatnio przez odpowiednią pielęgnację już taka tłusta nie jest, wręcz w kierunku do suchej się robi. Teraz mamy brwi. Brwi wyczesuję, kiedyś wyczesywałam na mydło, teraz skończyło mi się mydło i korzystam z takiego kleju do włosów, to jest w sumie taki żel do włosów. Kupiłam chyba w Rossmanie albo w Hebe. I kiedyś też po wyczesaniu tych brwi do góry, ja je jeszcze wypełniałam w środku. Zobaczcie, tutaj drugą częścią patyczka takie przyklepuje. Dzięki temu się trzymają przez cały dzień, jak na kamień są po prostu te brwi tak blisko skóry i nic nie odstaje. Biorę teraz patyczek i nadmiar sobie tego czyszczę. Pamiętajcie, to jest bardzo ważny krok, bo inaczej będziecie mieli takie białe dookoła brwi i później przy makijażu będzie to bardzo nieestetycznie wyglądało. Ja kiedyś wypełniałam to jeszcze w środku, ale teraz już tego nie robię, bo zagęściły mi się brwi i po prostu podoba mi się tak, jak jest. Teraz mój ukochany korektor z Catrice, który sobie nakładam tutaj, tak jak te wszystkie beauty guru mówią, żeby wyciągać do góry, no to wyciągam do góry, robię taki optyczny lifting twarzy i myję jakieś niedoskonałości, a raczej blizny po niedoskonałościach, czy jakieś tam już wysuszające się niedoskonałości. Tak, ogólnie teraz moja cera jest w spoko stanie. Czasami mi tam coś wyskoczy, ale generalnie tak jak już nagrywałam osobny film o tym, jak naprawiamy ją cerę, więc jestem z nim bardzo zadowolona. Nakładam tutaj sobie róż z Rossmana, nie wiem czy on jest nadal dostępny, ale jakikolwiek róż w kremie po prostu sobie nałóżcie. Nie ma sensu na niego wydawać dużo pieniędzy, bo róże w kremie są fajne, dostępne właśnie takie tańsze z Rossmana. Tutaj nakładam puder rozświetlający, ale tylko pod oczy na razie, bo jeszcze będziemy robić konturowanie na mokro. Zobaczcie, wziąłam sobie teraz takiego sticka z Rimmela, za chwilę Wam go pokażę z bliska i robię takie delikatne konturowanie tutaj policzków oraz noska. Delikatnie ten kolor jest dla mnie zbyt rudy, więc jakbyście mogli mi polecić jakiś bronzer w kremie, który nie będzie rudy, to byłoby fajnie bardzo. Ja zawsze jak robię już konturowanie noska, czy to bronzerem na mokro, czy na sucho, to delikatnie podjeżdżam tak jak pod brwi, widzicie? Bo wtedy on optycznie robi się naprawdę mniejszy. Użyłam też do tego odrobinę korektora, żeby rozjaśnić ten bronzer na nosie, żeby nie był taki ciemny. Pod żuchwą się jeszcze wykonturowałam i teraz pudruję już całą twarz tym takim rozświetlającym pudrem.
z Belle. On jest chyba, był dostępny w Biedronce, nie wiem czy teraz go znajdziecie, ale generalnie też jakieś 10 zł. To jest jedyny kosmetyk, troszeczkę was okłamałam na początku, że będą same kosmetyki tanie, drogeryjne, bo ten kosmetyk akurat nie jest, zapomniałam o tym wspomnieć. Jest to paletka Start, która była bardzo droga, dostałam ją w prezencie. No i generalnie to jest moja ukochana paletka, bo zobaczcie jaki ona ma pigment. Ja robię jedną kreskę i dosłownie ta kreska już jest przepiękna, ona jest świetnie napigmentowana. Natomiast równie fajnie wyjdą wam kreski, jak będą mniej napigmentowane, po prostu troszeczkę więcej się namachacie i wyjdzie to samo. Dosłownie weźcie jakąkolwiek brązową paletkę i namalujcie kreski, tylko pamiętajcie, że pędzelek musi być bardzo, bardzo cieniutki. Ja też myślałam, żeby te kreski rozetrzeć, żeby zrobić takie trochę bardziej, no trochę bardziej roztarte, ale wtedy już mam wrażenie, że ten makijaż nie wyglądałby tak, wiecie, tak czysto, więc wolałam jednak zrobić takie nieroztarte kreski, wyglądają trochę jak eyelinerem brązowym zrobione. Bo naprawdę ta paletka jest super. Spryskałam teraz twarz fixerem i nakładam rozświetlacz na mokro, taki z Lovely. On też dosłownie z jakieś 5 zł możecie go kupić w Rossmanie. Taki różowy. Rozświetlacze taki na mokro bardzo lubię. W sumie mogłam go walnąć na całą twarz, bo jest tak piękny. Teraz jest moja ukochana paletka. Mega tania, mega po prostu wydajna, no przecudowna, z Vibo, I choose what I want, o tak, zapomniałam mi nazwy. Już wielokrotnie wam o niej wspominałam, no jest naprawdę przecudowna i tutaj mieszam ze sobą dwa bronzery, ale równie, tak głównie operuję tym jaśniejszym, jak widzicie, tym środkowym. No i teraz róż taki koralowy, przepiękny, w tej paletce możecie sobie dobrać do siebie kolor dokładnie. Zobaczcie, tam są też testery, możecie sobie popróbować, no prześliczne, po prostu prześliczne i to jest mój ulubiony tusz. Po prostu ten tusz dostaje miliard pytań, to jest Evelyn z zielonym wężykiem, dosłownie nigdy nie mam tak fajnego tuszu. Tutaj już mam resztki, więc może nie wygląda to tak przecudownie, ale i tak widzicie, że parę pociągnięć i te rzęsy już są mega wydłużone i takie rozdzielone, a chciałabym zaznaczyć, że nie użyłam tutaj zalotki. To są w pełni moje naturalne rzęsy, po prostu tak, no. Ja mam dosyć może długie rzęsy, ale one są takie bardzo proste, nie w ogóle nie podkręcają się naturalnie, a ten tusz mi jest super podkręca, one mi się cały dzień trzymają takie rozdzielone, naprawdę wygląda to trochę jak sztuczne rzęsy, także naprawdę mega lubię ten efekt. Teraz jeszcze biorę sobie, wracam do tej paletki z moich wybranych rozświetlaczy i po prostu jakikolwiek rozświetlacz wasz ulubiony dajcie sobie w kąciki oka, to mega sprawia, że macie optycznie większe oczy. Jeszcze na nosek, ja też lubię się świecić, dla mnie taki clear make-up, taki, to są właśnie taki rozświetlony make-up, więc daj mega dużo rozświetlacza, ja rozświetlacza nie żałuję. To jest moja ulubiona konturówka z Hebe. Proszę nie wykupujcie mi jej, ale jest przecudowna, ona kosztuje chyba 13 zł, jeszcze ją zawsze kupuję na promocji. To jest numerek 3 z Belle. Tak, no jest przepiękna, jest po prostu przepiękna, obrysowuję nią usta i mega dużo pytań zawsze dostaję o usta, co to za pomadka. To nie jest żadna pomadka, to tylko i wyłącznie konturówka, którą tak mocniej zaznaczam sobie kontury. Ja mam generalnie dosyć takie, mam wrażenie, nieproporcjonalne usta i takie jasne, więc mogę sobie ten kontur w sumie wyznaczyć. Trochę zawsze optycznie powiększam usta, delikatnie wyjeżdżam i balsam do ust do środka, czasami też błyszczyk, ale najczęściej właśnie balsam do ust i już to są moje usta, o które tyle pytań dostałam. Jak widzicie, mam tłuste włosy, także robimy teraz taką fryzurkę mega ulizaną. To jest mój super lifehack. Znowu wracam do tego kleju, żelu do włosów. Już tym razem użyjemy go do włosów. I zaczesuję sobie do góry kucyka takiego mega ulizanego. Mogłam dać jeszcze więcej tego żelu, bo może nie był on taki super ulizany. Ale to jest mega lifehack dla was właśnie, jak macie delikatnie tłuste włosy, a chcecie mieć fajną fryzurę. Ona wygląda tak super fresh, fryzurka fresh. Także mega polecam. Zobaczcie, nakładam sobie tak ten żel, wmasowuję go i jeszcze w międzyczasie poprawiam szczotką do włosów. To jest zresztą moja ulubiona szczotka również z Rossmana. Mega fajnie. Chciałabym zaznaczyć, że te wszystkie rzeczy, które polecam, to są typowo rzeczy, które sama kupiłam. To nie jest film sponsorowany, bo ja mam wrażenie, że cały film coś chwalę, ale nie. Wszystko po prostu mega używam na co dzień i naprawdę bardzo polecam. To jeszcze z tyłu poprawiam sobie włoski. I tak, generalnie myślałam, że ten clear make-up skończy na tym, ale stwierdziłam, że jeszcze czegoś mi tu brakuje i stwierdziłam, że dodam pieki, szczególnie, że też często prosicie o to, więc zobaczcie, pokazałam z jakiej odległości ja to robię. Zawsze na początku testuję na ręku. Pierwsze psiknięcie wyszło delikatnie, więc dodałam jeszcze trochę i mega prosto. To jest mój ulubiony sposób na robienie pieków. Spray na odrosty z L'Oreal, ale możecie go kupić w Biedronce, w Rossmanie, no wszędzie. Delikatnie gąbeczką i gotowy makijaż. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już za tydzień w nowym filmie na moim kanale. Buziaki, pa pa!